trudny jest to manewr, przepłynięcie przez rzekę? No to zależy od sprzętu, od rzeki, od prądu, jaki jest zjazd i wjazd, jaki jest dno, także to nie można określić. Na pewno Leopardem 2 z tych sprzętów tutaj są, jest najłatwiej. Powiem więcej, nawet jeżeli nie przekroczy 2,25 wysokość rzeki, to taki czołg bez uprzedniego przygotowania, jeżeli jest szczelny, sprawny technicznie, może to zrobić z marszu. Co czuje się, kiedy się siedzi się w czołgu, który jedzie po dnie rzeki? To zależy, jakim jest się załogantem, też od rodzaju czołgu. Jeżeli chodzi o Leoparda, no to dowódca jest na górze, wystaje na zewnątrz, także dla niego może te wrażenie jest delikatnie mniejsze, chociaż też jest na pewno fajny widok. No na pewno kierowca, który widział, a nagle wjeżdża do wody, nie widzi i robi się coraz ciemniej, no dla niego jest to wrażenie delikatnie tutaj można powiedzieć bardziej stresujące. No i tak samo reszta załogi, z czym, że jeszcze w czołgu T-72 jest oczywiście dużo ciaśniej i tam dowódca też jest wewnątrz wozu, więc nic nie widzi. Nie ma jakiegoś takiego strachu, że jedziemy pod nie, coś się może wydarzyć? Zawsze jest strach, na pewno, ale trzeba wykonać zadanie.